W dzisiejszym odcinku setki ton stali w bezlitosnym natarciu. Obrona przeciwlotnicza i kawaleria pancerna wspierają oddziały piechoty. 16. Dywizja Zmechanizowana ćwiczy na poligonie w Orzyszu. Najnowsza armatohaubica trafia w ręce wojskowych. Zestawy potężnych krabów i wozów dowodzenia zmieniają oblicze polskiej artylerii. Kaliber 155 mm. Precyzyjny ostrzał do 40 km. Zmechanizowany układ ładowania. Święto artylerii stało się okazją do przekazania wojsku najnowszego sprzętu. Oto samobieżna armatohaubica Krab. Krab przeprowadził nas z kalibru 152 z układu warszawskiego do NATO, do kalibru 155, gdzie otworzył nam drzwi dostępu do nowych technologii w zakresie amunicji, w zakresie precyzyjności uderzeń. Jest to zamówienie lokowane w polskim przemyśle. Przy dużej polonizacji tego produktu jest to dzieło polskich inżynierów, robotników. Cieszę się, że właśnie te pieniądze, które są przeznaczone na modernizację armii, 100 miliardów na najbliższe 10 lat, mają w tym dzisiejszym wydarzeniu dowód na to, że mogą być wydane w Polsce. Dowódca pierwszego działanu, starszy sierżant Klein. Celownicy pierwszego działanu, starszy szeregowy Tanus. Kierowca pierwszego działanu, starszy szeregowy Sidor. Ładowniczyk pierwszego działanu, szeregowy Kowalski. Amunicyjny pierwszego działanu, szeregowy Pachliński. Obsługa do działa! Gotowość, gotowość! Kierowca gotowy! Ładowniczyk gotowy! Amunicyjny gotowy! Celowniczy gotowy! Pierwszy gotowy. Jak na razie jest to sprzęt nowy. Przejmujemy, jesteśmy w trakcie przejmowania go i uczymy się od podstaw. Jestem odpowiedzialny za wprowadzanie nastaw i wycelowanie działa na cel. Są trzy sposoby wycelowania działa na cel. W trybie awaryjnym, czyli ręcznym, przez joystick i przez wyświetlacz celowniczego, czyli auto naprowadzanie działa. Jestem odpowiedzialny za doprowadzenie pocisku do lufy. Pociski znajdujące się w magazynie po kolei przechodzą na uliczkę, z uliczki na ramienie STA. Stąd przechodzi pocisk do lufy. Prowadzi się ten pojazd prawie jak zwykły pojazd mechaniczny, który można spotkać na naszych drogach publicznych. Wyposażony jest w podstawowe pedały, sprzęgło, hamulec, gaz, z tym, że kierownica troszeczkę się różni. Jedynym mankamentem tego jest, że wykonując skręty muszę mieć zamysł widzieć tą drogę, ponieważ na każdym biegu mam określony promień skrętu. Na pierwszym biegu mogę wykonywać zwroty w miejscu, natomiast na każdym następnym biegu mam określony promień skrętu i na to muszę zawsze wziąć poprawkę. Pojazd wyposażony jest w silnik S12U, 12-cylindrowy, wielopaliwowy, wysokoprężny. Zmienia się kąt wtrysku na pompie wtryskowej i ten silnik jest w stanie pojechać na każdym paliwie. Jest to bardzo masywna maszyna. Waży ono 52 tony, 140 kg z załogą, z pełni napełnionymi zbiornikami, z amunicją. Działo to jest rewolucyjne na dzisiejszym polu walki. Zajęcie stanowiska ogniowego z przejściem do boju zajmuje mu około minuty. Zjazd ze stanowiska około pół minuty. System dowodzenia w dywizjonie Krab został zaprojektowany w ten sposób, aby transmisja danych pomiędzy poszczególnymi wozami dowodzenia pozwalała dowódcy, ułatwiała dowódcy
zarządzanie poszczególnymi środkami ogniowymi. Praktycznie nie używając komend i słów, dowódca dywizjonu, mając zobrazowanie na elektronicznej mapie cyfrowej i za pomocą odpowiednich aplikacji wizję na położenie swoich pododdziałów, jest w stanie nimi dowodzić i w bardzo krótkim czasie, nieosiągalnym dla innych pododdziałów na dzień dzisiejszy, otworzyć ogień nie tylko dywizjonem, baterią, ale i plutonem, bądź też autonomicznie nawet jednym działem, co dotychczas było niespotykane. Dowódco sztabowy, dowódcy dywizjonu. Jest to wóz zbudowany na podwoziu MTLB, wyposażony w nowoczesny silnik Mercedesa. Jest to wóz specjalnie skonstruowany pod dywizjon 155 mm haubic Krab. Z tego miejsca dowódca dywizjonu kieruje ogniem dywizjonu poszczególnych baterii, które wchodzą w skład dywizjonu. Haubica Krab wyposażona jest w nowoczesny system kierowania ogniem, wyprodukowany przez WB Electronics. Bezpieczeństwo załogi jest mocną stroną nowych wozów dowodzenia. Zamontowano w nich najnowsze technologie zabezpieczające. Przed wybuchem i pożarem chroni go system Doigra. Namierzenie laserem uniemożliwi system Obra. To jest terminal oficera operacyjnego oraz terminal dowódcy dywizjonu. Są to terminale zautomatyzowanego systemu kierowania ogniem Topaz. System ten obrazuje położenie elementów ugrupowania bojowego dywizjonu. Dowódca dywizjonu, praktycznie rzecz biorąc, przez cały czas prowadzenia działań ma obraz położenia swoich pododdziałów, zarówno w marszu, jak i na postoju, jak i w rejonie stanowisk ogniowych. Do tej pory artyleria raziła cele powierzchniowo, czyli pokrywaliśmy pewien obszar, na którym miał znajdować się przeciwnik. W tej chwili mamy możliwość precyzyjnie dotknąć każdego celu, każdego czołgu, każdego działa czy obiektu, który założyliśmy sobie do porażenia. Jednocześnie mamy dostęp do amunicji, którą możemy zaprogramować cyfrowo, w które miejsce ma uderzyć. Jest to amunicja naprowadzana sygnałem GPS. Haubice Krab charakteryzują się przede wszystkim zwiększoną donośnością, niespotykaną dotychczas w naszej artylerii. Haubica Krab jest zdolna razić cele na odległości od 30 do 40 km od miejsca stania. Czyli to jest nowa jakość, jeżeli chodzi o realizację wsparcia ogniowego na korzyść pododdziałów ogólnowojskowych. Haubica ma kaliber 155, czyli kaliber natowski. Dostosowana jest do strzelania całą gamą amunicji 155 występującej w NATO. Jest to amunicja bezłuskowa, czyli strzelamy ładunkami miotającymi, modułowymi. Nie ma potrzeby transportowania dodatkowych łusek. Jest to strzelanie z wykorzystaniem pocisków również precyzyjnego rażenia, jak i również pocisków inteligentnych naprowadzanych laserowo na cel. Krab charakteryzuje się jeszcze jedną cechą. Jest to możliwość porażenia celu kilkoma pociskami wystrzelonymi pod różnym kątem podniesienia lufy. Pociski te poruszają się po różnych trajektoriach, a cel osiągają w tym samym czasie, w tym samym punkcie. Z okazji Święta Artylerii najnowsze technologie stykają się z tradycją. Uroczystości w Toruniu uświetniły salwy z kapiszonowej armaty systemu Rosenberga. W nasze uroczystości państwowe, wojskowe chylimy czoła przed kim? Przed tymi, którzy byli wierni do końca, składając największą ofiarę swojego życia. Oto się modlę, żeby wszystkim nam tu zgromadzonym nigdy nie zabrakło właśnie pasji, pełnego oddania i poświęcenia w tym, do czego Bóg nas powołał i tam, gdzie Bóg nas postawił. Pamiętajmy o tym, tam, gdzie Bóg nas wsiewa, tam trzeba zapuszczać korzenie, tam powinniśmy kwitnąć i tam owocować. Nieprawda, że gdzieś jest lepiej. Tam, gdzie Bóg nas postawił, dajmy duszę. Pójdźmy z zapałem i pełnym poświęceniem
a życie rzeczywiście nabierze rumieńców. Tego wam wszystkim życzę w dniu waszego święta. Prezentujemy tutaj przed państwem armatę systemu Rotenberga kaliber 37, wzór 1915, która zawsze towarzyszy nam w różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych. Wojsko polskie zdobyło te armaty na bolszewika i używało ich przeciwko nim w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Armata została zrobiona na potrzeby naszej grupy rekonstrukcji historycznej. Bierze udział w różnego rodzaju inscenizacjach historycznych. Dla artylerii niewątpliwie krab jest nową jakością. Dzisiaj dopiero rozpoczniemy badania tego działa. Myślę, że wnioski z tych badań posłużą do zaimplementowania kolejnych tego typu dywizjonów w Wojsku Polskim. Kończymy pewien etap modernizacji naszej artylerii. To jest rezultat wieloletnich wysiłków wojska, Huty Stalowa Wola, innych firm polskiego przemysłu. Myślę, że możemy mieć satysfakcję, że zaczynamy wieloletni program wyposażania artylerii. Tego rodzaju wojsk, tej części sił zbrojnych, która w wielu najlepszych armiach tego świata jest otoczona szczególną atencją i szczególnym wsparciem. Najcięższy sprzęt. Ostrzał celów powietrznych i naziemnych. Perfekcja w realizacji planowanych zadań. 16. Dywizja Zmechanizowana ćwiczy współpracę swoich oddziałów. Cel główny, jaki postawiłem sobie przed tym ćwiczeniem, to przede wszystkim doskonalenie ich umiejętności i nawyków niezbędnych na współczesnym polu walki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych, odpowiadających przyszłemu polu walki. Na sygnał grom wykonać natarcie w celu opanowania rubieży Kościelisko. Po opanowaniu rubieży Kościelisko przejść w ugrupowanie przedbojowe w celu pościgu za przeciwnikiem. Jaki mam czas gotowości do działania? Czas gotowości do działania 12:15. Rozkaz. Muszę skoordynować działanie kompanii czołgów z plutonem zmechanizowanym i to będziemy właśnie w najbliższym czasie czynili. Jest to dosyć trudny element, bo jak wszyscy wiedzą, każdy do pewnego momentu każdy ćwiczy osobno, ale nadchodzi taki okres, że trzeba to wszystko zgrać i to jest właśnie ten okres. Przygotowałeś się do tego ćwiczenia przez ostatnie półtora roku, przechodząc wszystkie szczeble szkolenia załogi, plutonu i kończąc certyfikację kompanii właśnie na tym poligonie. Nie mam żadnych wątpliwości do sprzętu, znam umiejętności swoich ludzi, wierzę im, są naprawdę dobrymi profesjonalistami. Czołg jest naprawdę doskonały, ponieważ jest stosunkowo nieduży gabarytowo, jest silnie opancerzony, ma mocny silnik, dzięki temu jest manewrowy w terenie i dysponuje dużą siłą ognia dzięki swojej armacie. PT-91 twardy. Jego główną bronią jest armata 125 mm. Ogniem kieruje nowoczesny system sterowania DRAWA, którego komputer balistyczny współpracuje z celownikiem dziennym i nocnym. Odległość ocenia laserowy dalmierz. Twardego przed atakiem chroni dodatkowy reaktywny pancerz ERAWA. Umieszczony między jego stalowymi płytkami trotyl wybucha w momencie trafienia w czołg. W ten sposób rozprasza energię pocisku, osłaniając pojazd i jego załogę. Strzelania bojowe będzie prowadził pododdział drugiej baterii przeciwlotniczej. Zestawy strzelające to ZSU-23-4 MP Biała. ZSU-23-4 MP Biała to zmodernizowany w 2000 roku na cele polskiej armii samobieżny zestaw przeciwlotniczy konstrukcji radzieckiej typu Szyłka. Podstawa uzbrojenia Białej to czterolufowy zestaw armat automatycznych kalibru 23 mm. Polscy konstruktorzy wzbogacili go o nowoczesny, niewykrywalny dla przeciwnika optoelektryczny system kierowania ogniem oraz cztery zestawy rakietowe Grom. W ten sposób zwiększono możliwości śledzenia celu, a jednocześnie podwojono zasięg skutecznego ostrzału. W skład załogi wchodzi dowódca zestawu, który kieruje ogniem. Młodszy technik poprzez system kierowania ogniem ma możliwość precyzyjnego zwalczania celów powietrznych i naziemnych. Dodatkowo kierowca elektromechanik. Dobra, 10, dobra, 10, tu zawane 11. Bezpieczny w wykresie celu, cel transporter 5, odległość 5. Ładuj. Zestaw załadowany. Bojowymi.
dzisiejszych zajęciach bierze udział również 3. Pluton Przeciwlotniczy, wyposażony w przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe GROM. Żołnierze realizują zajmowanie stanowisk startowych we wskazanym rejonie w celu osłony przeciwlotniczej stanowiska dowodzenia dywizjonu przeciwlotniczego. Strzelec numer 1, strzelec numer 2, śmigłowiec z południa, 30! Strzelec numer 1, cel zniszczony! Ośrodek dowodzenia osłania pluton strzelców przeciwlotników. Rakietowy zestaw GROM w ich rękach to zabójcza broń. Szybkość działania, łatwość kamuflażu w połączeniu z ponad 50-kilometrowym zasięgiem rakiet gwarantują bezpieczeństwo dowództwa. 11, melduj zużycie. To 11, walczy cel zniszczony, zużyto 24 sztuki amunicji. Cel wycinku. Przerwij ogień, rozładuj. Zestaw rozładowany. Panowie, chwileczkę będziemy kontynuować w marszu ubezpieczony w kierunku rejonu wyjściowego. Pierwsza drużyna drużyną patrolową, następnie drużyna druga, trzecia i czwarta. To wszystko zrozumiałe? Tak jest. Stąd. Brawo, zwrot. Za mną. Marsz! W tej chwili wykonywany jest marsz ubezpieczony, ubezpieczenie postoju. Żołnierze obserwują ewentualnego, wypatrują ewentualnego zagrożenia w swoich sektorach. Na obecną chwilę żadnego zagrożenia nie ma, także marsz kontynuujemy. Powstań! Dzisiaj uczestniczyliśmy w marszu ubezpieczonym. Zajęcia są trudne, są ciężkie, wymagają naprawdę dobrej kondycji, ale cały pluton daje radę. W czasie ćwiczenia dochodzi do zmian w sztabie 16 Dywizji. Mianowany zostaje nowy zastępca dowódcy. Konieczne jest natychmiastowe zapoznanie go z sytuacją. Pododdziały biorące udział w natarciu wspiera artyleria przeciwlotnicza z rejonu stanowisk ogniowych oraz artyleria samobieżna, która prezentowana była z rejonu stanowisk ogniowych. Kierunek działania to jest wieża, dalej bunkier i dalej. Dzisiaj jako szef zespołu autorskiego przekazuję istotne informacje o ćwiczenia nowemu kierownikowi, który będzie zastępcą kierownika ćwiczenia do spraw działań taktycznych. Pamiętam niedawno pierwsze ćwiczenie z plutonem w Kołobrzegu na placu ćwiczeń i dzisiaj historia zatoczyła koło. Praktycznie przekazuję obowiązki. 31 pożegnam się z mundurem i zaczyna się czas relaksu, a może tego, czego nie zrobiłem wcześniej. Zająć się własnymi wnukami już dzisiaj, pozwiedzać troszeczkę świat. Wczoraj jeszcze byłem dowódcą 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Obowiązki przekazałem, a już w trybie natychmiastowym, dynamiczne działanie. Jestem w 16. Dywizji, przyjmuję obowiązki zastępcy dowódcy dywizji, szefa sztabu. Pododdziały 16. Dywizji realizują planowe ćwiczenie z wojskami, gdzie ja płynnie staram się wejść w zadania, które mi określił dowódca dywizji.